Zgodnie z życzeniami zapraszam na wycieczkę po Grand Central. Zwyczajna wycieczka. Będzie to zwyczajeczka z Mitch Horowitz, autorem książki Okultyzm w Ameryce. Gene Delvre, I'm Mitch Horowitz. Welcome. Zwiedzanie Grand Central najlepiej zacząć od ulicy 42 i Park Avenue, gdzie pod zegarem widzimy wielki witraż od Tiffany'ego, a na górze posąg Merkurego w towarzystwie bogini Minerwy i Herkulesa. Dworzec został zbudowany w 1913 roku przez Vanderbilta, ówczesnego bogacza, który zapytany, jak się dorobił majątku, odpowiadał przez kontakty z wróżkami i duchami. Co roku dworzec odwiedza 21 milionów osób. Większość zachwyca się tym wspaniałym sufitem i gwiezdną konstelacją. Ciekawostką jest to, że konstelacja jest odwrócona. Część osób twierdzi, że to pomyłka. Inna teoria, bardziej romantyczna, że to nie przypadek. Sufit został zaprojektowany tak, aby mógł być oglądany z boskiej perspektywy. Taki właśnie jakby lustrzany gwiazdozbiór widzą bogowie. Ja tam wolę wierzyć w tą drugą teorię. W tak zwanym Hallu Vanderbilt znajduje się tablica upamiętniająca Jacqueline Kennedy Onassis. Nie jest to przypadek. Gdyby nie ona, dworzec by nie istniał. W 1975 roku została podjęta decyzja zburzenia dworca. Jacqueline zwołała konferencję prasową i zorganizowała lobby, aby uchronić dworzec. W czasie tej konferencji padły te znane słowa: jeżeli nie dbamy o przeszłość, jaką możemy mieć nadzieję na przyszłość? Dworzec został wpisany na listę zabytków i możemy nim cieszyć się teraz. Dla osób, które nie są zainteresowane zabytkami, jest też coś więcej. Na dworcu można zrobić zakupy. Bądź też zmęczonym po całym dniu zakupów, udać się do jednego z najpiękniejszych barów w Nowym Jorku. Yeah.